21 kwietnia 2013 roku odbył się 20. jubileuszowy bieg uliczny imienia Wojciecha Korfantego, organizowany przez Urzędy Miast Katowice i Siemianowice Śląskie, Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji obu miast oraz AZS AWF Katowice. Ta współpraca w przypadku tego biegu, ale nie tylko, bo wiele innych przedsięwzięć mamy wspólnych, jest, no ja bym powiedział, że doskonała. Właściwie żadnych tarć, żadnych utarczek, żadnych problemów organizacyjnych. Każdy zna swoje zadania i każdy wykonuje to, co do niego należy. 20. bieg to już można powiedzieć tradycja. Tradycja przerwana w jednym roku, w 2010, katastrofa smoleńska, żałoba narodowa. W związku z tym ten bieg się nie odbył jako jedyny, ale z roku na rok rośnie nam frekwencja. Mimo tej przerwy rośnie nam frekwencja i to nas najbardziej cieszy. 20 lat to szmat czasu i rok co rok organizowana impreza robi wrażenie. Cieszę się, że ta ciągłość jest zachowana i kontynuowana po dzień dzisiejszy. Wczoraj obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin Korfantego. Była część oficjalna, dzisiaj mniej oficjalna dla tych, którzy chcą tą rocznicę uczcić poprzez sport, poprzez bieg. Do biegu zgłosiło się 840 zawodników w 6 kategoriach wiekowych, w tym 3 zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim. No, rywalizacja po prostu mi sprawia frajdę. Dla mnie nie ma znaczenia, w którym jestem. Ważne, żeby się dobrze bawić. Tradycyjnie oddzielnie klasyfikowano mężczyzn i kobiety. Start nastąpił o godzinie 11 spod pomnika Wojciecha Korfantego przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Zawodnicy mieli do pokonania dystans ponad 10 km z metą w Parku Miejskim w Siemianowicach Śląskich. Czołowy zawodnik uzyskał czas 33 minuty i 28 sekund. No, pierwszy raz trasa jest zatestowana z 10 km, więc troszeczkę jest bardziej służy to sprawdzeniu swoich możliwości. Dzisiaj akurat pogoda wyśmienita, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast bardzo mocno wiało i to w zasadzie zmiennie. Raz było z wiatrem, raz było pod wiatr, także ogólnie ja się dosyć wcześnie oderwałem. Było mi trudno samemu, ale trasa. No dzisiaj muszę ją powiedzieć, że bardzo lubię, ponieważ wygrałem. Lightowy bieg to raczej nie był, no było dosyć ciężko. Było parę takich podbiegów, zwłaszcza tam koło Spodka. Także nie była całkiem płaska trasa, dosyć wymagająca. No i przeciwnicy też byli mocni, także było z kim walczyć. Trenuję w CKS-ie Budowlani Częstochowa w Częstochowie. W tym roku zająłem właśnie drużynowo na Mistrzostwach Polski brązowy medal. To było w Bydgoszczy, w Przełajach, razem właśnie z dwoma moimi kolegami. A poza tym pracuję jako kucharz. Satysfakcjonujemy mnie samodział, aczkolwiek mam kilka pucharów na półce, kilka medali, ale to takie, powiedzmy, biegi obstawiane przez słabszych zawodników. To się zdarza. Startują osoby w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodszy uczestnik miał 16 lat, ale byli uczestnicy, którzy mieli ponad 70. To pokazuje po raz kolejny, że warto takie zawody dla mieszkańców organizować. Byłem kiedyś na operację serca zakwalifikowany. Przestałem palić, przestałem pić, zacząłem biegać. I to jest siła, to jest zdrowie.
Od około roku przygotowujemy się do przebiegnięcia maratonu. To był taki bieg kontrolny, przygotowawczy. No i wykorzystaliśmy dobrą pogodę, żeby aktywnie spędzić czas. Żona dołączyła do nas na rowerze i wspierała nas dzielnie, podawała ciasteczka. Najbliższe plany? Za tydzień startuję, ale bez Borysa, w maratonie krakowskim. Za 3 tygodnie startujemy w Silesia półmaratonie razem z Borysem. Jeżeli są jakieś biegi organizowane, no to można powiedzieć, że no osiągam jakieś tam rezultaty. Jeżeli chodzi o osoby sprawne, to tak mniej więcej jestem w środku całej czołgi. Także myślę, że jak na wózek to nie jest źle. Ponad 830 zawodników na trasie, jest to bardzo duża ilość. W tym momencie mamy mnóstwo biegów w kraju, imprezy biegowe są bardzo popularne, stąd nawet fakt, że w tym samym dniu były organizowane biegi w innych miastach, w tym nawet tutaj u nas na Górnym Śląsku, a mimo to pada kolejny rekord w frekwencji w biegu Korfantego, pokazuje, że chcemy biegać, chcemy się ruszać. Oczywiście ta moda na bieganie, o czym pewnie wszyscy już wiedzą, że ilość biegaczy uprawiających tą dyscyplinę sportu przekroczyła już ilość rowerzystów jeżdżących po Polsce i to cieszy. To bardzo cieszy, że ludzie jednak jako tą odskocznię dla swoich stresów, dla ciężkiej pracy zaczynają dostrzegać pozytywne strony sportu. Jeszcze tylko 3 dni zapraszamy na katowicki Street Art Festival. Przed nami ostatni weekend 3 Katowice Street Art Festivalu, podczas którego powstało 11 murali w całym mieście. Ten, który widzimy z tyłu, to mural Petera Fusa, jednego z najbardziej tajnych artystów zaproszonych na tegoroczny festiwal. Mogliśmy ogłosić jego obecność w Katowicach dopiero w momencie zakończenia pracy nad tym muralem. A przed nami jeszcze kilka najważniejszych wydarzeń. Ci, którzy chcieliby poznać wszystkie prace stworzone podczas 3 festiwalu, mogą wybrać się 28 kwietnia, czyli w niedzielę, na wycieczkę rowerową szlakiem murali i instalacji Katowice Street Art Festivalu. W piątek zapraszamy do Galerii Miasta Ogrodów, które zamieniło się w galerię festiwalową, na wystawę włoskiego street artu. To będzie wyjątkowa okazja, żeby poznać artystów, którzy zostawili swoje prace chociażby podczas poprzedniego festiwalu, Monejlesa, Tellasa czy 108. Ponieważ Katowice Street Art Festival jest festiwalem i świętem miasta, zapraszamy również na niezwykłe wydarzenie z miastem związane. Również 28 zapraszamy na piknik na hałdzie, w zasadzie biwak. Wystarczy wziąć ze sobą koc, coś do jedzenia i dobre towarzystwo i spotkać się z nami w dzielnicy Kostuchna. Od 3 do 5 maja w Dolinie Trzech Stawów Wielka Majówka. Ekoodpowiedzialnie, adresowana do wszystkich mieszkańców Katowic, tych małych i tych dużych. Będzie mnóstwo atrakcji zarówno kulturalnych, jak i sportowych, między innymi niedzielne wyścigi rowerkowe dla dzieci, a wszystko to w otoczeniu Katowickiego Parku Leśnego, pięknych ekologicznych terenów naszego miasta. Tam również będziemy mogli dowiedzieć się, jak będą wyglądały zmiany w ustawie o gospodarowaniu odpadami komunalnymi i przede wszystkim wszystkie szczegóły dotyczące segregacji odpadów. Serdecznie zapraszamy. 12 maja rusza kolejny Silesia Maraton na trasie Katowice-Siemianowice-Śląskie-Chorzów. Do pokonania m.in. 42 km i 195 metrów. Zapisać się można na stronie internetowej Silesia Maraton, ale również decyzję można podjąć w ostatnim momencie. Jeszcze dzień przed startem przyjmujemy zgłoszenia. Jeżeli ktoś się waha, jeszcze szlifuje formę i jeszcze nie wie, czy będzie gotowy, będzie mógł jeszcze się zdecydować w ostatnim czy w przedostatnim dniu. Mogę tylko dodać, że oprócz biegu na dystansie 42 km i 195 metrów mamy jeszcze krótszy dystans, półmaraton, który pokrywa się w dużej mierze, bo również startuje przy spotku meta w Parku Śląskim. Także jeżeli nie jesteśmy gotowi do pokonania pełnego maratonu, można spróbować swoich sił na dystansie o połowie krótszym.